Jest to ewenement na skalę światową. Znając całość tej kopalni, tam gdzie byłem, to Długosz dokonał rzeczy niemożliwej. Po prostu niemożliwej na takie warunki wtedy. Jak on to zrobił, to jest, tak jak ten górnik zresztą powiedział, to tę świadomość profesor zabrał już do grobu. Alfons Długosz, założyciel naszego muzeum. W jakich czasach przyszło mu działać, no, zwłaszcza na początku? Ten przełom lat 40. i 50. był bardzo trudny. W Polsce na przykład brakowało soli, zarówno tej spożywczej, jak i na potrzeby przemysłu. My sobie nie zdajemy z tego w pełni sprawy, ale jeżeli prześledzimy ówczesną prasę, to możemy spotkać się z takimi informacjami bardzo ważnymi, że na przykład transport z solą, wagony z solą jadą już do Szczecina. Produkcja była rzeczą w sumie najważniejszą i tu w Wieliczce, gdzie to zapotrzebowanie na sól było spore, no zastanawiając się, w jaki sposób ją pozyskać. Był pomysł, żeby te stare, leżące odłogiem wyrobiska, do których już nikt nie chodził, te z XVIII, XIX wieku, w których została duża warstwa soli, tej skorupy solnej, żeby je wyługować, no zlikwidować, pozyskać solankę. Natomiast właśnie tenże Alfons Długosz, jak dowiedział się, że istnieje zagrożenie dla tychże właśnie historycznych wyrobisk, zobaczył w nich coś unikatowego, to postanowił o to zawalczyć, no i udało mu się. Przechodząc przez te stare, opuszczone podziemia, wnikał profesor Długosz myślą i wyobraźnią w całą przeszłość kopalni. Odtwarzał sobie żywy obraz doli i niedoli dawnych wielińskich górników. I to wszystko wzmacniało z każdym dniem coraz bardziej jego postanowienie, że w tej kopalni założyć trzeba muzeum ilustrujące całą jej przeszłość. W jego głowie zrobił się pomysł muzeum. I to powstało muzeum. Czyli Alfons Długosz to muzeum, muzeum to Alfons Długosz. Nie możemy tych dwóch bytów, instytucjonalnego i fizycznej osoby, rozdzielić. Ponieważ to on stworzył tę instytucję, żeby ratować to dziedzictwo. I ta instytucja działa już przez 70 lat. Alfons Długosz całe życie swoje poświęcił uratowaniu kopalni i założeniu tego muzeum, wykorzystując wszelkie możliwe środki i sposoby. Jak na owe czasy to nie było takie proste, bo to był przecież rok 51, świeżo po wojnie. Niemniej zafascynowany kopalnią, którą zobaczył przy okazji Barbórki, postanowił to dzieło natury i dzieło człowieka uratować. Na owe czasy, kiedy to była jeszcze głęboka komuna i ideologia komunistyczna się liczyła przede wszystkim, wymyślił sprytnie takie hasło, że Wieliczka jest pomnikiem trudu górniczego. To hasło pasowało do owych czasów. Z tym hasłem zdobył wsparcie przede wszystkim finansowe. I dzięki tym ludziom, z którymi współpracował, którzy byli zrzeszeni w Warszawie, około 40 osób zasiadało w różnych ministerstwach. Po prostu pan profesor Długosz wizytował ich tutaj, gościł ich w podziemiach, ale również był u nich w Warszawie, w ministerstwach, prawda? Pozyskiwał środki jak mógł, żeby stworzyć to piękne dzieło, którym jest to podziemne muzeum. Profesor Długosz jakimś cudem przekonał notabli, a wtedy rządy były bardzo trudne, przekonał ich, malując ich portrety, do uratowania tej kopalni. Właściwie to on uratował cały ten zabytek, który w tej chwili jest klasy światowej znany. Jak on to zrobił? Profesor Długosz był artystą fotografikiem, nie był górnikiem, był wykładowcą w szkole handlowej, ale potrafił to uratować, te zabytki wszystkie, dzięki temu, że w szkole już opowiadał młodym ludziom, uczniom, żeby zbierali, co kto z rodzin górniczych posiada w domu. Zaczęli przynosić eksponaty, które górnicy przynosili do domu. To były drobne kryształy, narzędzia. I moi drodzy, tak się zaczęło tworzyć muzeum. Najpierw poprzez współpracę z uczniami, z nauczycielami, z rodzicami.
Natomiast kiedy w 1949 roku, to wiemy z literatury, zresztą Alfons Długosz Magnus Salto przywołuje ciągle, kiedy zaprosili go tu górnicy, wtedy zobaczył, że trzeba po prostu szanować dorobek ich pracy, że ten trud, który przez lata tutaj stworzyli, że stworzyli ci górnicy tą kopalnię, pozostawili w tych wyrobiskach przede wszystkim olbrzymie maszyny, bo trzeba powiedzieć, że przede wszystkim mamy to Muzeum Przemysłu Solnego, Muzeum Górnictwa Solnego. Z komór wydobyto olbrzymie machiny zwane kieratami, które służyły do transportu soli. Jak przekonał się, jaka wielka wartość jest tego, zrobił pierwsze muzeum na Pomorzu Warszawa. Wtedy przyjechał ktoś z ministerstwa, profesor mówi, że gdybym miał 500 000, to może bym stworzył jakieś muzeum. Panie Długosz, niech pan powie o 3 000 000, dostanie pan 1 000 000. Udało mi się dociec do ludzi, którzy tutaj współpracowali z profesorem Długoszem i on mi opisywał, w jaki sposób oni wynosili te płachty. To były bardzo ciężkie, bo to znajdowano w mokradłach, w jeziorach. I pamiętam, jak on mówił, jak on przyniósł do profesora Długosza, jakie to piękne, jakie to śliczne. Jakie piękne przynieść następnie. I on, profesor, właśnie wypłacał te wszystkie zabytki pierwsze, które były w sali geologicznej. To były znoszone przez starych górników, którzy w ten sposób sobie dorabiali, tak jakby na etatu po pracy przynosili rzeczy, które znaleziono, a nawet ich wysyłał na dalekie wędrówki. Sam chodziłem z aparatem bardzo daleko na wędrówki. Trzeba było chodzić samotnie, ponieważ gdyby nas spotkał urząd górniczy, to każdy miałby zakaz chodzenia. Potem, kiedy zaczęły siły partyjne oddziaływać na nasze tutaj oddziaływania muzeum, no to trzeba było jeździć z każdą latarką, z każdym reflektorem do urzędu górniczego na Śląsk, sprawdzać, atestować i tak dalej. To wszystko zostało jak gdyby zablokowane. Moim zaszczytem było to, że pierwszy dzień, który przyszedłem tutaj do pracy w 1965 roku, profesor zjechał ze mną tutaj do tych podziemi, oprowadził mnie po starych dziurach tak zwanych, tam gdzie nie ma światła, gdzie diabeł mówi dobranoc, aniu dzień dobry. Chodziłem 3 dni, profesor mnie wtajemniczył w największe zagadki tej kopalni, mianowicie co wolno, czego nie wolno, jak należało podróżować. Potem przydzielił mi najstarszego górnika, którego wynajął. On pamiętał czasy austriackie jeszcze, chodził z wąsami, z latarką, ze skórzaną jeszcze czapką, z laską. Miał wszystkie plany kopalni przy sobie, nosił zicherkę benzynową, nosił latarkę elektryczną. To ten górnik nauczył mnie, jak po kopalni można chodzić bezpiecznie, jak odwoływał się do różnych duchów, do różnych czarów. Jeżeli na przykład ktoś się zgubił w kopalni, to musiał poczekać, powiedzieć, nie budź mnie, nie budź mnie, nie budź mnie. Ten górnik pokazał mi starą część kopalni, gdzie naprawdę tam jest inny świat. Były komory wysokie, bardzo wysokie, że wieża mariacka by się mieściła. Profesor Długosz miał wielkie zaufanie do pana Krzeczkowskiego, ponieważ razem oni chodzili w te najstarsze części kopalni. Profesor ryzykował nawet i życiem. Bo mówił tak, że za eksponatami geologicznymi zszedł na dół, z siwikiem schodzili po drabinie, a drabina była naciekami przyklejona do tego siwiku. I ten zawsze nosili ze sobą zicherkę, bo jak gasła, to znaczy, że tam jest dwutlenek węgla, prawda? No i schodzą po tych drabinach, nagle profesor mówi, nie ma następnego schoda. Myślał, że jest na górze, a tamte drabiny spadły, i tam był jeszcze ze 20-30 metrów do samego dna tego siwika i tego. I on zaświecił lampą, zobaczył i mówi do tego swojego, wychodzimy z powrotem. No to ryzykował. Przecież po tych dziurach, bo my to nazywali te stare wyrobiska, też my to nazywali dziury, po tych różnych zakamarkach, a ci stary pracownicy kopalni, oni chodzili na tak zwane kryształy. Nie, bo to, oni sobie dorabiali to. Bo robili z tych kryształów różne figurki. No i oni znali te właśnie takie wszystkie stare zakamarki, a profesor chodził z aparatem i to wszystko dokumentował. Tutaj w opracowaniach wymieniani są trzej górnicy. Franciszek Krzeczkowski, Jan Wąsik i Jan Rojek.
to byli górnicy, którzy doskonale znali kopalnię i wiedzieli, gdzie w którym wyrobisku można coś znaleźć. Coś, co interesuje Alfonsa Długosza. To było tak zwane rabowanie, czyli jeżeli pękły jakieś belki i były usuwane, no to górnicy brali sobie to na opał. Tak samo części kieratów też się brało na opał, więc sztuka była w tym, że z części potrafił odtworzyć całość. Zasługa Długosza, że on pojął tą całą inżynierię, tą sztukę górniczą umiał odtworzyć. Na trasach, które przechodziliśmy, no to mieliśmy tak zwane grupy penetracyjne, chodzili inżynierowie z kopalni, ja chodziłem, też z nimi robiłem zdjęcia, a nad tym wszystkim czuwał długo. Miał w sobie tą kopalnię, jakby nosił kulę kryształową w sercu i to mu mówiło, co zrobić teraz, co zrobić jutro. Dużą pomocą był mu jego własny syn, Wojciech Długosz, który był w owym czasie wykładowcą na Akademii Krakowskiej i on prowadził katedrę scenografii. Te walory, które człowiek, artysta posiada, przekładały się tutaj na wnętrze i na całą ideę kopalni jako obiektu turystycznego. W jego założeniu było to, że turysta schodzący do kopalni najpierw ogląda trasę widokową, natomiast ideą było to, żeby turysta, który schodzi na trzeci poziom, tutaj na terenie już muzeum, dostał cały zestaw wiedzy historycznej, którą powinien zapamiętać. Równocześnie dbał o to, żeby zachować jak najbardziej surowy charakter kopalni i bardzo oszczędnie wprowadzać wszelkie unowocześnienia, a przede wszystkim nie wprowadzał prawie wcale koloru. To miało być zachowane w takiej formie, jak najbardziej zbliżone do kopalni tej naturalnej, gdzie dominuje sól i drewno. Znakomitym pomysłem było przedstawienie spraw trudnych do wyjaśnienia turystom poprzez ilustracje. Dzisiaj jeszcze mamy bardzo wiele zachowanych, może nie wszystkie są eksponowane, ale są to jego rysunki ilustracyjne, które pokazują trudne, skomplikowane prace, jak obsługę maszyn i urządzeń górniczych, czy toczenie bałwana, eksploatację na ścianie, eksploatację podnożną i tak dalej, czyli wszystkie te tematy, które wymagałyby bardzo dużo opowiadania, natomiast turysta, spojrzawszy na taki jego rysunek, wiedział, o co chodzi. Doskonale się już orientował. Czy to były płody, czy to były płochy, czy to były liny. W każdym razie umiał profesor to wszystko wyeksponować w sposób nowoczesny. On potrafił to wszystko przedstawić, opisać. Dzisiaj, kiedy patrzy się na to muzeum, to można wyrazić głęboki żal, że profesor miał plan jeszcze większy. To był taki czas, kiedy służby państwowe nie pozwalały Długoszowi na kontynuację pewnych prac. Pierwszym sponsorem okazał się Zamek Królewski na Wawelu. Profesor Szablowski, który był w doskonałych relacjach z profesorem Długoszem. Dzięki temu popłynęły pierwsze pieniądze, tak zwane państwowe. A profesor Długosz te wszystkie dzieła, które zgromadzono tutaj, to wypłacał górnikom. Górnicy z kopalni Wielickiej byli jego wypłacani. On malował obrazy, sprzedawał te obrazy, dawał im pieniądze. Jeżeli chodzi o notabli, no to w Warszawie tych ważniejszych polityków namalował, bo lubili swoją twarz widzieć tak, jak dzisiaj jest parcie na szkło, wtedy było parcie na portrety. Gdy było otwarcie muzeum, właśnie to w 66 roku w jesieni, no to oczywiście trzeba było wybitnych wówczas gości zaprosić. Więc profesor powiedział, żadną pocztą, osobiście. Radio powiedział, że Warszawy. No bardzo mi to nie pasowało, nie byłem nigdy w Warszawie i w ogóle nie chciałem, bałem się tego. Ale nie było wyjścia. Zaproszenia przygotowano i musiałem wjechać. I tak to trwało i to
to był ten zalążek, to był ten początek? Profesor Długosz był łowcą. Łowcą właściwie nie tylko eksponatów, nie tylko okazji do stworzenia tego dzieła swojego życia, jakim było muzeum, ale był łowcą ludzi. Potrafił znajdować takie osoby, które podzielały jego pasję i były mu przydatne. Jeżeli się komuś wydawało, prawda, że robi to, co lubi, to mu się tylko wydawało, bo on lubił to, co profesor chciał, żeby on lubił. Pamiętam, Długosz nigdy nie przywiązywał uwagi do tytułów, które osoby miały, tylko bardzo szybko umiał poznać się na ludziach, co potrafią, i takimi ludźmi się otacza. Przykład najbardziej jaskrawy był z Bolkiem Gawronem, którego zatrudniono w dziale plastycznym. On pracował właśnie na tych zleconych. Nie miał etatu, pracował pod ziemią jako taka złota rączka. Chłopiec do wszystkiego, do pomocy, można powiedzieć. Zaforował palacz centralnego ogrzewania na powierzchni w budynku. No i ktoś musiał, bo to był sezon grzewczy, ktoś musiał do pieca tam dokładać i wywołali Bolka z podziemia do budynku administracyjnego. No i pracował tam, żeby palił w kotłowni. On węglem na ścianie narysował takiego diabła. Wziąłem gwoździa i pomalowałem różne karykatury, różne takie hece. No i wszyscy, do zwolnienia pójdziesz. I zawołali profesora Długosza. Profesor Długosz zeszedł na dół, podniósł okulary, popatrzył, poglądał i mówi tak: Bolcze, jutro przyjdziesz do pracowni plastycznej. I tak się zaczęło. Przyjdziesz na godzinę 8, bo tak to się chodziło na 7 i będziesz pracował w pracowni plastycznej. Był jak ojciec. On był dyrektorem, ale był równocześnie prawdziwym przyjacielem, ojcem, który potrafił ludzi, całą swoją załogę, potrafił zarazić tym bakcylem. Ratowania, upiększania, budowania. Długosz potrafił skupić wokół siebie ludzi kreatywnych. Sam był artystą, malarzem, ale on też skupiał innych malarzy krakowskich. To, co mnie chwilami uderzyło, to to, że Alfons Długosz to ta osoba prawie że święta, która jest dobra, to on uratował tą kopalnię. Natomiast to muzeum to już tak nie bardzo, ponieważ jest tu ciałem obcym, tak naprawdę instytucją, która nie podlega lokalnej kontroli, lokalnym układom, była to instytucja centralna, ponieważ naprzód podlegała Zamkowi Królewskiemu na Wawelu, no a potem już bezpośrednio podlegała i podlega do tej pory Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecnie. No i to muzeum czasami widać było, że przeszkadzało. Przeszkadzało tym samą swoją obecnością, bo pamiętajmy, że muzeum powstało dla ratowania wyrobisk kopalnianych, powstało w kopalni, gdzie cały czas szła produkcja. Więc było to bardzo skomplikowane, no i wyrodziło czasami różnego rodzaju konflikty. Byli też ci, którzy mu szkodzili. No, wszystko było dobrze, dopóki nie założono tak zwanej komórki partyjnej. Profesor był bezpartyjny i to o dziwo, jako człowiek bezpartyjny w komunizmie potrafił stworzyć państwo w państwie, czyli w kopalni Wielickiej, utworzyć drugie państwo kulturalne. Kopalnia nie posiadała żadnych prawie zabytków, a nawet te zabytki, które były, to w czasach tak zwanej głębokiej komuny dyrektor kopalni polecił ściąć wszystkie głowy świętym w kaplicy świętego Antoniego. Właśnie w tych czasach, kiedy niszczono zabytki, profesor to umiał znaleźć, umiał zabezpieczyć, także 700 lat, powiedzmy sobie, minęło, jak istnieje kopalnia, i to by pozostało gdzieś tam nieznane. Także Długosz
też miał kłopoty. W pewnym momencie zabroniono mu poruszać się po wyrobiskach kopalnianych, w których nie znajdowało się muzeum. Także różnie te relacje się układały za życia jeszcze Długosza. No i pamiętajmy, że Długosz doprowadził do objęcia ochroną konserwatorską, czyli do wpisania do rejestru zabytków wyrobisk kopalni w Wieliczce, tak, w 1976 roku. No i w konsekwencji też wpisania na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Tak? Pamiętajmy, że kopalnia Wieliczka została wpisana na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa wśród 12 miejsc całego świata. Pierwszy industrialny zabytek na Światowej Listce Dziedzictwa, co wszędzie na świecie jest doceniane, podkreślane, także tutaj ta ochrona dziedzictwa industrialnego u nas tak naprawdę została, można powiedzieć, zapoczątkowana. Przyjeżdżali tutaj ludzie z najwybitniejsze telewizje, które prowadziły Live, telewizja hiszpańska. Po prostu więcej cudzoziemcy widzieli tutaj tego niż my. Tak jakby Wincenty Pol napisał: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadać. Byłem częstym bywalcem w domu u Długoszów. Byłem świadkiem powstających obrazów tam, które malował. To był niesamowicie pracowity człowiek. Nie kończył pracy na pracy swojego muzeum, tylko muzeum przenosił do domu. Tam była nieprawdopodobna ilość książek usytuowanych w stosy. Były sztalugi, na których były obrazy, ale fotografie. I to pomieszczenie to była jedno wielkie laboratorium. W momencie, kiedy powstawała tam makieta na potrzeb muzeum. Ta makieta w zespół z Bogusiem Zagajewskim, z jego synem Wojtkiem i oczywiście z Wojtkiem Sznurowskim powstawała w domu. Pełno było tych domków porozstawianych po różnych kątach. Był moment taki, że nie było się gdzie obrócić w tymże mieszkaniu. Miał taki talent malarskiego widzenia świata. Także fotografował mgiełki między górami. To wszystko to było jego sztuka. O której godzinie wyjechać? Jeździmy często w rejony Sądecczyzny. Tam były najpiękniejsze tereny łowieckie, tak zwane, do fotografii artystycznej. Wtedy wywoływałem jego fotografie. Do gabinetu przynosiłem duże zdjęcia 50x60 albo i większe. No i tak profesor mówił, może jeszcze o włos lepiej. No to miał 30-40 odbitek trzeba było zrobić, żeby zadowolić jego oko. Był arcymistrzem, jeżeli chodzi o fotografię. Natomiast do muzeum w Warszawie robiliśmy fotografie duże, 5-6 metrów zdjęcia. Wykonywałem je pod ziemią, z powiększalnikiem rzucało się na ścianę. Musiała być przygotowana ściana. Metrowej szerokości były wtedy papier fotograficzny. Sztuką było wykonać takie zdjęcia, nie mając żadnych przecież możliwości. Tamte fotografie profesor wykonywał magnezją. Jeszcze jak ja przyszedłem, też robiliśmy magnezją. Zapalało się magnezję w różnych miejscach i oświetlało się pewne. Chodziliśmy po tych całych załomach skalnych, rozkładało się w odpowiednim miejscu magnezję. Wszystko należało tak. Chodziliśmy też na starą kopalnię, gdzie zostawiałem aparaty na tydzień, na dwa. Fotografowaliśmy przyrost soli. Przychodziło się tylko ze światłem, uruchamiało się światło, a kryształy narastały. No, są części w kopalni, gdzie był przewiew, gdzie była woda, gdzie było powietrze, to rosły prawdziwe krzewy solne. Także można powiedzieć, że od kropli wody, która rozchodziła się symetrycznie w kwadrat, powstawały kryształy soli. Kropla w krople budowała, tak jak dzisiaj, można by porównać do
do produkcji 3D komputerowej. A to sobie robiła natura. Kropla spadająca dostawała bieg, jonizacja powietrza, tworzyła przepiękne krzewy solne. Mam na myśli żonę Długosza, Janinę Jancia. Potocznie mówił Długosz, tak jak Jancia w stosunku do Długosza mówiła dziadek albo Fąsiu. Musiała znosić wszelkiego rodzaju jego zainteresowania i nie kończył pracy na terenie Muzeum Żub Krakowskich, tylko przenosił w myśli wszystkie te prace do domu, nie mówiąc o tym, że olbrzymie ilości ludzi, pracowników przez ich mieszkanie się przewijały. W związku z czym była bardzo tolerancyjną osobą, znosząc te wszystkie jego zamiłowania. Praktycznie żył całe 24 godziny na dobę tymże muzeum. Tajemnica profesora Długosza, powiedziałem w skrócie, tkwiła w tym, że on potrafił sobie zjednoczyć ludzi i zarazić ich pasją. Każdy pracował z pasją. Tam nikt nie myślał o pieniądzach, o godzinach. Pracowało się ponad godzinami, pracowało się, żeby to coś było skończone. Ta atmosfera po prostu sprowadzała się do tego, że nikt nie patrzył na zegarek kończącego się dnia. Nikt nie chciał wychodzić do domu. Ludzie zostawali do późnych godzin nocnych. Bywało, że nawet spaliśmy na terenie tego muzeum. Kwitło życie takie towarzyskie. Można by było powiedzieć, że kwitło życie towarzyskie, które w żaden sposób nie ujmowało i nie było kosztem wykonywanej pracy. Bo najważniejsze było, żeby Długosz był zadowolony. Między innymi obchodziło się imieniny. I pamiętam taki epizod, kiedy miał obchodzić Długosz imieniny. Zawiązała się grupa muzyczna pod kierownictwem Zbyszka Szybińskiego. Zespół nosił nazwę Don Alfonso. Ja byłem przebrany za hippisa, grałem na gitarze, a Hanka Marcinia, która była przebrana za cygankę, w momencie, kiedy ukazał się Długosz wychodzący z samochodu, zaprosiła go do tańca. Graliśmy po prostu w utwór, w którym oni tańczyli. Potem nastąpiła koronacja już na terenie budynku i królową zdjęcia słynnego, które jest na terenie Muzeum Żub Krakowskich, była pani Szmidowa, która była bibliotekarką zatrudnioną w Muzeum Żub Krakowskich. Usadowili go jako po prostu imiennika obchodzącego w tym dniu imieniny i ukoronowali go, czcili go jak króla praktycznie. To był człowiek niesamowicie dowcipny, wesoły. Ja go nigdy nie widziałem awanturującego się, nie widziałem go, żeby podnosił głos, nie widziałem go krzyczącego na kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, jego wszędzie było pełno, zapraszali go do pokoju, wiedzieli, że wypija nieprawdopodobne ilości kawy, pali też olbrzymie ilości papierosów. Na dzień dobry był od razu częstowany tąże kawą i częstowany papierosem. Chodziło o to, żeby jak najwięcej czasu mógł spędzić w danym otoczeniu, bo po prostu sypał z rękawa kawałami. Był niesamowicie dowcipny i chciało się z tym człowiekiem obcować. Później dostał ten krwotok. No jeszcze jak do mnie, jak do nas do pracowni weszedł, no to ten pan Sznurowski, czyli Wojtek, bo my na niego Wojtek mówili, i mówi tak, Bolcio, jeszcze Mundzio był, i mówi, jak mnie już nie będzie, pamiętajcie, żeby nic nie zmieniali w tego wystroju, w tej kopalni, dopilnujcie tego. Właściwie bardzo krótko przed śmiercią on wezwał mnie telefonicznie. Weszłam tylko do pracy,
Długość wzywa, no więc pobiegłam do niego i ja nie wiedziałam, czego ode mnie chce i co ja, w czym mogę pomóc. No a on mówi, słuchaj, obiecaj mi, że będziesz czuwała nad tym muzeum, że będziesz dbała o to muzeum. Ja mówię, no oczywiście, że obiecuję, tylko pomyślałam sobie, matko, przecież ja tu świeży pracownik, pracuję dopiero 2-3 lata i co ja mogę, nie? A potem w trakcie pracy okazało się, że wiele, wiele trzeba zrobić, żeby dotrzymać obietnicy. Długosz, on tu jest, on jest w moim sercu głęboko i jest tutaj. On stworzył najpiękniejszy pomnik trudu górniczego. Bardzo miło wspominam te 10 lat i mówię, 10 lat byłem jednoosobowym personelem samego dyrektora i to była jakaś wartość sama w sobie, którą no, z rozrzewnieniem wspominam. Jak to się mówi, tutaj chyba jest duch tego skarbnika. To, jak to mówią, że tutaj skarbnik zawsze krąży. I jak się wchodzi na muzeum, to zawsze trzeba powiedzieć, to szczęść Boże i czuje się tą atmosferę takiego innego świata. Tego świata pod ziemią. Ktoś mówi, a pod ziemią piwnica, nie piwnica. Ale nie dostrzega się to piękno. Dostrzega się tą atmosferę, to powietrze. I najważniejsza, jak jest człowiek sam, to się czuje taką ciszę, jak jest pan kiedyś sam tutaj na tym, to się czuje nawet, słyszy pan bicie serca. I to jest właśnie to. Jak się już ktoś muzeum zarazi i zjedzie tutaj na dół, to on tu już zostanie. No i jeszcze chciałbym tutaj raz chociaż do roku sobie zjechać i tak sobie pochodzić po tym muzeum, bo jak już powiedziałem, to zostanie na całe życie we mnie. I za to dziękuję profesorowi, że wziął mnie do tej pracowni i że mi przekazał tą miłość do tego muzeum. To może tyle.